Krzysztof Gasparski w komunikacie drzewiastym, kolejnym, ale że tak powiem, niewiele się pozmieniało i z tego względu mam nadzieję, że będzie króciutko. Żeby było krócej, to zacznę od tego. Nic się nie zmieniło w temacie szkodników. Jak były, tak są. Co najwyżej pospłukiwały się środki ochrony roślin, więc zachęcam do tego, żeby w tej kwestii posłuchać komunikatu poprzedniego, bo tam minut jest wystarczająco. Natomiast dzisiaj chciałbym zwrócić większą uwagę na aspekty zagrożeń chorobowych, z tego względu, że te opady i te wilgotności, które pozostawały na noc, powodowały, że te piki infekcyjne są zdecydowanie częstsze i mogą powodować duże zagrożenia. Co ciekawsze jeszcze, albo kontrowersyjne nawet troszeczkę, to czy zagrodniki parcha mamy. No i są. Okazuje się, że w zeszłym tygodniu robiliśmy takie przyuczenie pozostałych większej ekipy pracowników naszej firmy do tego, żeby samodzielnie mogli przeglądać zagrodniki parcha. No i okazuje się, że jeszcze nie tylko mówimy o konidialnych, ale także o workowych, czyli o tych infekcjach pierwotnych, co przy tak szybkim roku wydawało się, że już miejsca być nie powinno. Zarodniki workowe ciągle jeszcze latają i ciągle jeszcze są. To tak gwoli ciekawostki. Ale mamy kontakt między sobą i tak. Drobna plamistość liści drzew pestkowych. Liście zaczynają lecieć. Alternarie zaczynają na drzewach i ziarnkowych, i pestkowych także się pokazywać i te liście zaczynają lecieć. Ilość deszczy i zmycie preparatów nakazuje, żeby się tematowi przyglądać. Znowu z uwzględnieniem, czy te owoce mamy, czy nie, bo jeżeli nam spadnie połowa liści, ale owoców w ogóle nie mamy, to zaciśniemy zęby i jakoś będzie. No ale jakby nam na wiśni miały nieowocującej, czy zlecieć wszystkie liście na takim etapie, to na pewno by nam się to nie podobało i na pewno nie miałoby to dobrego przełożenia na rok następnego owocowania. Zatem patrzymy, co jest i robimy mocniejszą bądź słabszą chemię, ale jednak bronimy się przed tym, żeby liście nam nie spadły. Czyli czekamy, jak zaczynają lecieć pierwsze liście, oceniamy i stosujemy mocniejszą bądź słabszą ochronę. Nie zaniedbujcie, patrzcie, strona hortiprocamp.pl, infekcje, demonstruję kilka przykładów tego, co można zaobserwować. Są infekcje i w wielu miejscach są opady, powoduje to zmycie. Szkodniki zwalczamy osobno, walcząc z chorobami, pamiętajcie, żeby w sadach, w których są owoce, stosować nawozy, produkty wapniowe po to, żeby je wzmacniać, ale także ujędrniać i przedłużać ich trwałość, żeby to nie była ciapa po prostu w tych kistenach kiedyś. Na dzisiaj tyle.